Cześć wszystkim! Ponieważ w tym roku znowu nie udało mi się pojechać na karnawał do Rio, to przynajmniej Rio przyjechało do mnie. Mowa oczywiście o przedstawicielu Kia w segmencie aut miejskich. I od razu dodam, że moim zdaniem mocno niedocenionemu przedstawicielowi. Bo ile razy zdarzyło Wam się usłyszeć, gdy jedna osoba pytała drugą o polecenie jakiegoś samochodu do miasta i pierwszy tekst to było właśnie sprawdź Kia Rio. Czy ten samochód zasługuje natomiast na to, aby w naszych rozmowach pojawiać się zdecydowanie częściej? Zapraszam na test. Standardowo zaczynamy od szybkich technikaliów, czyli jaki samochód otrzymałem do testu i co w ogóle w tym samochodzie można mieć pod maską. I to będą naprawdę szybkie technikalia, ponieważ wybór tutaj zbyt duży nie jest. Po pierwsze, gdy spojrzymy w cennik Rio na rok 2022, zobaczymy, że do wyboru mamy w zasadzie dwie jednostki. Pierwsza to silnik 1.0 o mocy 84 koni, silnik wolno ssący, który połączony może być tylko i wyłącznie z pięciobiegową skrzynią manualną. Dalej mamy motor 1.0 turbo, tym razem już 3 cylindry i tutaj 100 koni lub 120 w wersji z miękką hybrydą, czyli dokładnie taką, jaką otrzymałem do testu. Co ważne, to może być ważne dla bardzo wielu osób, na przykład ja byłbym taką osobą, gdybym szukał samochodu dla żony, to w cenniku w żadnej z wersji nie znajdziemy dzisiaj skrzyni automatycznej. Także zwróćcie na to uwagę, zanim napalicie się na Rio, bo przez coś takiego dla mnie na przykład ten samochód by odpadł. O cenach porozmawiamy sobie oczywiście na końcu. Póki co skupmy się na tym, jak się tym jeździ i będę mówił oczywiście o wersji 120-konnej z miękką hybrydą, pod maską, a w zasadzie nie tylko pod maską. I zatrzymajmy się chwilę przy spalaniu, bo to jest pewnie najistotniejszy aspekt dla osób, które decydują się wydać więcej pieniędzy podczas zakupu samochodu, aby później tych pieniędzy wydawać mniej. No i teraz tak. Ja przez ostatni tydzień Kia Rio pokonałem dobrze ponad 1000 km, nawet myślę, że to będzie bardziej 1200-1300. Większość oczywiście w trasie, po drodze ekspresowej, ale jeździłem też po miastach, jeździłem gdzieś po drogach podmiejskich i to jest pierwszy samochód od bardzo dawna, gdy w pewnych warunkach ja na komputerze na początku widziałem cyferkę 3. Gdy się tylko postaracie, albo może gdy będzie Wam się chciało trochę postarać, na drogach poza miastem, gdzie będziecie jechali sobie 80, powiedzmy do 90, ale nie mówimy o takiej stałej, równej jeździe, gdzie, nie wiem, pojedziecie na ekspresówkę, będziecie jechać 90, wrzucicie sobie szóstkę i będziecie jechać 90, tylko właśnie takie drogi, gdzie będziecie mogli trochę pohamować silnikiem, gdzie będzie z górki, tak jak na przykład teraz. Takie drogi, powiedzmy 80-90 między miastami. To jak będzie Wam się chciało postarać, tak jak mnie, to jesteście w stanie uzyskać spalanie rzędu 3,7-3,8 litra, na pewno poniżej 4. To jest naprawdę dzisiaj bardzo godne pochwały, tym bardziej, że nie mamy tutaj hybrydy pełnej, takiej, która potrafi pokonać pewien dystans tylko na silniku elektrycznym. Ten samochód takiej możliwości nie oferuje, więc 3,7? Wow! Natomiast w mieście sytuacja już tak różowo nie wygląda. Na pewno wiecie, ja też wiele razy o tym mówiłem, jeździłem przecież długo CHR-ką, że samochody hybrydowe palą mniej w mieście, a więcej w trasie. Tutaj mamy natomiast system miękkiej hybrydy, która takiej możliwości, czyli spalania mniej w mieście, a więcej w trasie, nie oferuje. Moje wyniki w Warszawie wahały się w zasadzie maksymalnie do 7,5 litra. Nie jeździłem może w jakichś ogromnych korkach, ale taka jazda w mieście, gdzie ciągle ruszamy, stajemy, gdzieś, gdzie hybryda czuje się najlepiej, to miękka hybryda już nie. I tak jak mówię, 7,5 litra to nie jest zły wynik, ale to nie jest wynik, który trzeba by było pochwalić, czy wręcz w ogóle zwrócić na niego uwagę w jakimś pozytywnym aspekcie. On jest po prostu przeciętny. Jak to wyglądało natomiast na szybszej trasie? Na ekspresówce moje spalanie wynosiło około 6 litrów, autostrada już bliżej 7. Także myślę, że to są wyniki w porządku. Chociaż może ja tutaj powinienem powiedzieć inaczej. Spalanie na ekspresówce, na autostradzie, w mieście jest ok. Natomiast jazda pomiędzy miastami, gdzie udało mi się uzyskać to wspomniane 3,7, na tyle zwróciła moją uwagę, że miałem apetyt na więcej, albo w zasadzie na mniej, czyli na mniejsze spalanie w mieście, no ale wyszło tak jak powiedziałem. Musicie jednak wiedzieć, że w przypadku miękkiej hybrydy to nie spalanie ma być największym atutem, bo po to są pełne hybrydy. Nie będę wchodził w szczegóły techniczne, bo powiemy sobie za chwilę o tym, czyli o skrzyni manualnej. Nie będę tego robił, ponieważ w praktycznie każdym teście na YouTubie
Zostało to już wyjaśnione, więc nie ma sensu tego robić po raz kolejny. Nie chcę, żeby mój film był taki sam jak każdy inny, więc szczegóły techniczne nie. Powiem, jak to wygląda w praktyce. To jest skrzynia manualna, ale w wersji z miękką hybrydą została ona nazwana IMT, czyli powiedzmy inteligentna skrzynia manualna. A objawia się to tym, że powiedzmy jadąc w trasie, wrzucacie sobie piątkę czy szóstkę i mimo tego, że macie zapięty bieg, w pewnych sprzyjających warunkach samochód potrafi przejść w tryb żeglowania. Co to znaczy? Znowu w takim ogromnym uproszczeniu, aby Wam to jak najprościej zobrazować. Jedziecie sobie 100 na godzinę i nagle obroty spadają do poziomu obrotów jałowych lub nawet samochód potrafi wyłączyć silnik. Działa to o tyle fajnie, że w trybie żeglowania, powiedzmy macie samochód przed sobą, nie jest to tak jakbyście, nie wiem, z piątki wrzucili trójkę i samochód nagle będzie zwalniał, tylko on będzie wytracał prędkość, ale będzie to robił bardzo powoli. Macie zgaszony silnik, więc nie tracicie paliwa. I o ile jedno takie wyłączenie nie dałoby praktycznie nic, to jeśli dzieje się to co jakiś czas, to taką oszczędność pewnie da już się zaobserwować. Tryb żeglowania najprościej zobaczycie oczywiście po obrotomierzu, gdy obroty spadną właśnie do zera na przykład, lub pojawi się ikonka z taką małą żaglóweczką i od razu będziecie wiedzieli, że samochód przeszedł właśnie w tryb żeglowania. Co ważne, dzieje się to zupełnie bez jakiejkolwiek ingerencji ze strony kierowcy, a tryb ten wyłącza się automatycznie za każdym razem, gdy dodacie gazu czy naciśniecie hamulec. I też bardzo ważne, to dzieje się praktycznie niezauważalnie. I to jest właśnie moim zdaniem ogromna zaleta miękkiej hybrydy. Już podczas samego uruchamiania tego samochodu zauważycie, że silnik startuje naprawdę bardzo, nie wiem, użyję takiego słowa, delikatnie. Tak samo system start-stop. Ogólnie ta cała miękka hybryda to możemy nazwać taki rozwinięty i lepiej działający system start-stop, bo to jest właśnie moment, gdzie zobaczycie to najlepiej. Ja wiele razy mówiłem, że systemów start-stop w pewnych samochodach, szczególnie trzycylindrowych, nie lubię. Jeśli nie mieliście okazji z czymś takim jeździć, to na przykład stoicie na światłach, silnik gaśnie, uruchamia się i kierownica się strzęsie. Jest mega głośno. Tu tego nie ma zupełnie. Właśnie między innymi dzięki systemowi miękkiej hybrydy. A przecież to jest samochód do miasta. I właśnie w mieście będzie on cały czas gasł i się uruchamiał. Także jeśli liczycie, że miękka hybryda jest po to, żebyście spalali 2,5 litra, to nie, ale jeśli liczycie, że dzięki niej jazda samochodem w mieście będzie dużo przyjemniejsza, to już jak najbardziej tak. Przejdźmy sobie troszkę do samego wnętrza. Dzisiaj wielu producentów ma taką tendencję, ja bym to nazwał, do przesadzania. W miejscach, gdzie wystarczy włożyć jakieś pokrętło, czy po prostu przycisk, fizyczny przycisk, montuje się jakieś cuda na kiju, wszystko musi być dotykowe, albo w jakimś dziwnym miejscu, tu zupełnie tego nie ma. Ja bym nazwał ten samochód mega prostym, bardzo intuicyjnym i w zasadzie mogę się na tym zatrzymać. To jest bardzo intuicyjnie zaprojektowane wnętrze i jeśli szukacie czegoś bardziej nowoczesnego, czy no, brakuje mi słowa, to nie tutaj. Zobaczcie, kilka przycisków, pokrętła, fizyczne pokrętła, czy to do klimatyzacji, do temperatury, czy zwiększenia, zmniejszenia nawiewu. Tak samo ogrzewanie szyby, grzanie foteli, kierownicy, to akurat fajna sprawa, grzanie kierownicy w takim małym autku. Wszystko jest duże, proste, czytelne i tam, gdzie powinno być. Także z mojej strony tutaj zdecydowanie wielki plus. Podobnie zegary, bardzo proste, znowu bardzo czytelne. Mamy duży obrotomierz, mamy duży prędkościomierz, po środku komputer i moim zdaniem do tego samochodu pasuje to idealnie. Materiały są takie, jakich możecie spodziewać się w tym segmencie. Nie odstają moim zdaniem ani na plus, ani na minus. Ja na pewno wnętrze Kia Rio pochwalę. W nowym modelu dostaliśmy troszkę zmieniony system multimedialny. Ja nie będę się tu za bardzo zagłębiał, bo moim zdaniem troszkę szkoda na to czasu. Są tutaj wszystkie najważniejsze funkcje, jakie powinny być. On działa dość szybko, nie wiesza się. Ma część przycisków fizycznych, to znowu duży plus z mojej strony. Ale to co najważniejsze, jest Android Auto, jest Apple CarPlay po kablu, ale są. Troszkę szkoda, że nie bez kabla, bo ja już coraz bardziej zaczynam się do tego przyzwyczajać. Część producentów potrafi to już wrzucać do aut miejskich, ale najważniejsze, że jest. Mamy tutaj fajną półeczkę do położenia smartfona. Mamy też mechaniczny hamulec ręczny. To dla części z Was może być ważne, więc zwracam na to uwagę. No i ostatnia rzecz to miejsce. Z przodu jest oczywiście ok, natomiast z tyłu ten samochód zaskoczył mnie dość mile, ponieważ spokojnie się w nim mieszczę. Ja mam 182 cm wzrostu, zobaczcie jak to wygląda przed nogami. Tak samo nad głową. Przestrzeni mi tutaj nie brakuje, albo inaczej nie uderzam głową w dach, więc moim zdaniem jest ok. No i bagażnik.
Tutaj ciekawa sprawa, ponieważ Kia podaje wartość na poziomie 345 litrów i ja jestem w stanie uwierzyć, że ten bagażnik tyle ma, ponieważ pojechaliśmy nad morze i jak zwykle zabraliśmy 645 walizek, które niespodziewanie dla mnie w tym bagażniku się zmieściły. A czemu ja w ogóle zastanawiam się nad tą pojemnością? Ponieważ pod podłogą bagażnika nie mamy już schowka, mamy tutaj akumulator od systemu miękkiej hybrydy, więc ewidentnie Kia musi liczyć te 345 litrów po prostu nie obejmując podłogi pod bagażnikiem. Tyle samo ma po prostu wersja bez miękkiej hybrydy. Jakie w tym samochodzie znajdziemy natomiast wady? Pierwsza to troszkę dziwne, ale żeby ten samochód uruchomić, żeby odpalić silnik, musicie tak, trzymać sprzęgło, trzymać hamulec i mieć luz. I nacisnąć oczywiście przycisk start. Cztery rzeczy. To jest troszkę dziwne, ja wiele razy wrzucałem luz, naciskałem sprzęgło, uruchamiałem samochód, nie działo się nic, myślałem, że coś się zepsuło. Trzeba pamiętać i sprzęgło, i hamulec. To może nie jest jakaś duża wada, ale jeśli przesiadasz się ciągle z jednego samochodu do drugiego, to pewnie nie będziesz o tym pamiętać. Kolejna rzecz, to znowu może nie być wada, bo dla mnie na przykład było ok, ale słyszałem od pasażerów, że w dłuższej trasie fotele nie były do końca wygodne. Ja tego nie potwierdzam, bo tak jak na przykład, nie wiem, w Hondzie Jazz, ja po 200 km już po prostu wymiękam, tu tego nie miałem zupełnie, ale mówię o wrażeniach innych osób, więc sprawdźcie to, jeśli mielibyście jeździć Rio gdzieś w trasę. Kolejna rzecz, no to już przypadłość koncernu Hyundai'a. Asystent pasa ruchu, czy asystent niezamierzonej zmiany pasa ruchu. Oczywiście tutaj bardzo często będzie tak, jedziecie, nie spodziewacie się i nagle słyszycie to pi, 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 pi. Myślicie, że nie wiem, coś się dzieje, zaraz gdzieś zjedziecie, wypadniecie z drogi. A w zasadzie nic się nie dzieje, tylko system zauważył, że zbliżyliście się gdzieś do pasa i będzie krzyczał. Więc to jest akurat rzecz, której ja w tym samochodzie nie polubiłem w trasie. Też coś troszkę dziwnego, tempomat. On nie jest aktywny w mojej wersji, ale akurat dla mnie to dobrze. Tyle, że powiedzmy jedziecie sobie 120, włączacie tempomat i komputer nie pokazuje, na jakiej wartości się zatrzymaliście, czy w zasadzie na jaką prędkość ustawiliście tempomat. Teoretycznie to wiecie, no bo na przykład wiecie, że macie 120, ale na przykład przyspieszając przyciskami na kierownicy czy zwalniając, no nie wiecie, na jaką prędkość ustawiliście, zwiększyliście czy zmniejszyliście, więc to mi też w trasie delikatnie przeszkadzało. Kolejna rzecz z trasy, to oczywiście nie jest samochód do latania po autostradach cały czas, ale wyciszenie, ono jest całkiem ok, ale jednak jadąc te 500-600 km, no będziecie słyszeli, że jest tutaj dość głośno, chociaż ja uważam, że ten samochód jak na klasę, którą reprezentuje, jest wyciszony całkiem porządnie. I ostatnia rzecz, do której mogę się delikatnie przyczepić, to sama zmiana biegów, bo zdarzyło mi się parę razy, że haczyłem tą skrzynią, nie mogłem wrzucić na przykład biegu stojąc na światłach i szybko startując. Kilka razy to się zdarzyło, to nie jest jakoś mocno przeszkadzające, ale to na pewno nie jest najlepsza skrzynia na świecie pod względem przyjemności z jej obsługi. No i dobra, teraz pytanie po tym wszystkim, co powiedziałem, ile takie cacko kosztuje? Na ten moment cennik Rio startuje z poziomu 61 900 zł. Będzie to oczywiście silnik wolnossący z 5-biegową manualną skrzynią biegów. Wersja 1.0 Turbo to już przynajmniej 64 900 zł, a miękka hybryda startuje od 67 900 zł. Jak pobawimy się konfiguratorem i wskoczymy sobie na najwyższą wersję wyposażeniową, to taki samochód w wersji GT Line będzie kosztował przynajmniej 88 900 zł. Myślę jednak, że jak na dzisiejsze czasy, te powiedzmy 75 000 za dobrze wyposażoną wersję 1.0 Turbo, to nie jest kwota zwalająca z nóg. Uważam, że ten samochód jest zdecydowanie za bardzo pomijany we wszelkich rozmowach dotyczących samochodu do miasta. W segmencie B to jest auto zdecydowanie godne uwagi i jeśli będziecie szukać dla siebie, dla żony, czy po prostu polecać komuś samochód do miasta, to po prostu o nim nie zapominajcie, bo być może niespodziewanie nawet dla Was samych ten samochód może się okazać ciekawszy od większości swoich rywali. Dzięki za dzisiaj. Przypomnę jeszcze tylko o subskrypcji, kliknięciu tego słynnego dzwoneczka, który przypomni Wam o tym, że na kanał wjechał kolejny test. Także jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zróbcie to właśnie teraz. A ja zapraszam na kolejne testy i mam nadzieję, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć!